Cześć, jestem Discover i dzisiaj tak nietypowo, bo nie witam Was w karierze, a w drafcie. Zasady draftu są Wam zapewne znane. Wybieramy jednego z pięciu zawodników na każdą pozycję. Mam niewykorzystany żeton, dlatego go sobie nie wykorzystam, ale nie będziemy grać dzisiaj normalnego draftu, tylko draft po włosku, czyli będziemy wybierać samych Włochów. Włosi będą wybierani jako główni w tym odcinku oraz piłkarze z Serie A, więc albo Włoch, albo piłkarz z Serie A. Takie będziemy mieć wymagania co do tego draftu. Oczywiście formację wybieram sobie sam osobiście. Zobaczmy 4-3-2-1, nie wiem, czy 4-3-1-2. Z piątką może nie do końca. Dobra, 4-3-1-2 zagramy taką formacją i zobaczmy, czy jakiś Włoch się pojawi jako kapitan. Bergkamp, no nie mam, jest Bonucci, więc mamy dwie mamy dwie ikony, jest Scherer, jest Bergkamp, ale musimy wziąć dzisiaj Bonucci'ego. Takie są zasady tego draftu. Przechodzimy do bramkarza. Bramkarz jest Ocampos, De Gea, Loris. No nie ma zbytnio nikogo, więc biorę kogokolwiek. Wezmę sobie Courtois na przykład. Środek obrony. Też nie ma żadnego Włocha. A Serie A też nie widzę nikogo. Upamecano idzie dlatego. Środek pomocy. Sewczyk, Prowoc. Jest McKennie. Nie ma Włocha, ale jest z Ligi Włoskiej McKennie, więc to on idzie do mojego składu. No na razie nie najlepiej to wygląda, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Kin jest Nicolo Barella, więc mamy Włocha, tak więc musimy go wybrać, no tego, że kolejna ikona tam była. Jest Siergiej Milinkowica, bo nie ma Włocha żadnego, więc chyba tylko go musimy wybrać, nie ma nikogo z Serie A więcej, więc Siergiej Milinkowicz, on tutaj wchodzi do składu. Na napastniku jest Armstrong, jest Mama Balde, jest, no nie ma, jest Kokorin, no to Kokorin musi iść, jak jest z Fiorentiny Kokorin. No jedziemy, kolejny napastnik, André Silva, Vardy, Suarez, jest Duvan Zapata, ale jest oczywiście Ciro Immobile, więc to jest draft Włochów, tak więc Włoch Ciro Immobile wskakuje do składu. Środek pomocy ofensywnie, Frank Kessie i tylko go można wybrać, tylko można wziąć Franka Kessiego, bo nie ma nikogo z Serie A więcej, tak się upewniam, nie ma, więc Frank Kessie wskakuje. Na prawą obronę wskakuje, jest Odriozola i Cuadrado, Hakimi, jest Trippier, ale nie ma Włocha żadnego, więc idzie albo Cuadrado, albo Odriozola, z tego powodu, że mamy Bonucci'ego na środku obrony, to wybieram Cuadrado. Lewa obrona, Roberto Carlos jest, ale on nie jest Włochem, Tim Hernandez, jest Spinazzola, mamy Włocha, więc Leonardo Spinazzola witamy w składzie, odwrócę tutaj, tak, dobra. No i teraz rezerwa. Oczywiście jeżeli ktoś skoczy z Włoch czy Serie A i nie mamy go w składzie, no to musimy go zastąpić. Messi jest, Baka, Schulz, no nie widzę nikogo z tego, więc wybieramy losowo, ja biorę Leo Messiego. João Cancelo, Alaba, Di Maria, jest Zapata. Nie ma Włocha żadnego, ale jest Duvan Zapata, więc Duvana Zapatę biorę, zastępuję go za Kokorina, więc już będzie jakiś, jakkolwiek wyglądał ten napad, chociaż i tak nie wygląda to za dobrze. Ward-Prowse, jest Federico Chiesa, okej, okay, to bierzemy Chiesę, nie wiem gdzie go wsadzę, ale będzie musiał grać, takie są zasady, więc skoro jest Włochem, za McKenniego spróbujemy go tutaj wrzucić, gdzieś uplasować. Dobra, może go potem udamy na prawą obronę, zobaczymy. Takie są zasady, więc musi grać, no. Już nie moja wina, Nani jest, Nani. Jest Mike Maignan też. Teraz pytanie, Mike Maignan czy Nani? Na nim bym z chęcią pograł, nie ma innego Włocha, więc no, ale Mike Maignan jest bramkarzem, nie mamy bramkarza, mamy Courtois, więc biorę Maignana tylko dlatego, że on jest Serie A, nie ma, nie jest Włochem, ale Rodrigo nie ma Włocha i nie ma nikogo z Ligi Włoskiej, więc biorę obojętnie, kto Rodrigo skakuje. Nie ma też tutaj Włocha, jest szołowany Cabral, jest Serie A, więc on idzie na ławkę rezerwowych. Kolejny jest Vincenzo Grifo, on jest jedynym Włochem, więc musi tutaj wskoczyć do tego składu. No, nie będzie to najlepszy skład, ale jakkolwiek sobie spróbujemy poradzić, nie wiem, na razie go może dam tutaj za... Dobra, na razie go może tutaj dam, zobaczymy co będzie dalej z tym.
Tinel jest Luis Alberto, Benrama, chodzicie o Fou, no to mamy Luis Alberto z Serie A, więc go biorę. No nie ma nikogo tutaj, nie ma też z Serie A nikogo, więc biorę po prostu Mukiele. Dalej, Weber, Hübner, jest Włoch, jest Biragi, Cristiano Biragi z Fiorentiny, więc go też wezmę, ustawię go na prawej obronie. Oczywiście tutaj będzie musiał iść Grifo gdzieś, nie wiem jak to wszystko ustawimy, ale coś porobię, nawet oni nie będą na swoich pozycjach, pewnie jakiś bramkarz może wejdzie. Jest bramkarz włoski Emiliano Viviano, były bramkarz z Sampdorii, szkoda, że teraz nie gra, bo miał zielony link, ale tak się prezentuje, jeśli chodzi o włoski skład. Jeszcze mamy menedżera też z Włoch, możemy wybrać, nie wiem, czy mamy jakiegoś tutaj Włocha jeszcze, chyba wszystkich, których miałem, dałem do składu, menedżer jeszcze. Też włoski by się przydał, jest włoski, jest Di Francesco, szkoleniowiec Sassuolo. No i podsumowanie, Messi, Milinkowicz, Courtois, czyli piłkarze, z których raczej nie skorzystamy. No i dobra, ja to wszystko poukładam i zaraz zobaczymy, co wymyślę, ile zgrania mi się uda ułożyć w tym składzie. Tak więc tak się prezentuje ostateczny skład. Ustawiłem Chiesa na prawym napastniku, Cuadrado dałem do składu, dalej się nic nie dało innego zrobić, żeby dać więcej zgrania, 98 zgrania, 85 oceny ogólnej, więc i tak nie ma tak źle. Ławkę z ławki możemy skorzystać tylko z Luis Alberto, z Zapaty, z Cabrala, z McKenniego, Kokolina i Moniona, bo Mukiele tutaj jest po prostu do uzupełnienia ławki rezerwowych. No i oczywiście, jeżeli zmiany, no to tylko za tych piłkarzy, którzy nie są Włochami. Jest przeciwnik znaleziony, McHary. Jego skład jest no, znacznie lepszy. Kylian Mbappé w informie, Leo Messi, Marquinhos, Ruben Dias, jest Rüdiger, Declan Rice, mamy chyba Lemana, Ronaldinho, Sadio Mané. Ten Mateta tam włożony na tym napastniku, tak tylko dla niepoznaki. Tak więc no, zaczynamy spotkanie, zobaczymy jak nam pójdzie tym włoskim składem dzisiaj. Silam Ronaldo. Cristiano Ronaldo do Kyliana Mbappé, Kyliana Mbappé, Kyliana Mbappé i niestety 1-0, nie! Pudłuje to Kyliana Mbappé! Jak on tego nie trafił? Jakim cudem on tego nie trafił? Rusza Juan Cuadrado. Cuadrado do Chiesy, Chiesa. Federico Chiesa do Immobile, Immobile, Lonoga! Strzał, ale broni! Broni to Manuel Neuer w toccie oczywiście. Grifo pole karne, Chiesa jeszcze niebezpiecznie, Kessie prawą nogą zablokowany, jeszcze Immobile! Nie uderzył tego, znowu Neuer broni. Federico Chiesa ma trochę miejsca. Chiesa do Grifo. Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo odwraca się. Vincenzo Grifo rozgrywa do Kessiego. Kessie do Immobile. Ciro Immobile. Immobile wycofuje do Milinkowicza. Milinkowicz do Barelli. Nicola Barella. Prawa noga. Nicola Barella broni jednak Neuer. Ale to my jesteśmy teraz coraz bardziej stroną dominującą. Grifo pole karne. Biragi nie strzelił. Kessie odwrócił się, ale stracił łatwo tą piłkę. Niestety łatwa strata i rusza kontra Ronaldinho do Kyliana Mbappé. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé! Tym razem jednak celnie. 30 minuta meczu i tracimy bramkę. Oczywiście Kylian Mbappé strzela nam bramkę. Wcześniej nie trafił, teraz tym razem się nie pomylił. Jest Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé! Jeszcze Bonucci próbował na ślizgu, ale nic z tego. 2-0, Kylian Mbappé nas niszczy. No takim składem ciężko tutaj z takim składem rywalizować, ale zobaczymy, jak nam dalej pójdzie. Chiesa straci, łatwo, no nie umiem przejść. Nie umiem przejść jego defensywy i znowu piłka teraz do Ronaldo. Cristiano Ronaldo i niestety 3-0 po 45 minutach meczu. Ronaldo. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Bonucci, oj, fauluje go. Żółta kartka. Nie wiem, czy to był Bonucci, to chyba nie był Bonucci. Rzut karny i Ronaldinho, Ronaldinho! Oczywiście panenka w sam środek. Jak to Ronaldinho? 4-0, więc ciężko tu zrobić cokolwiek. I rusza rywal, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé! 5-0, nie do zatrzymania, zmija nas jak tyczki, 98 tempa. Mówi samo za siebie, 5-0 dla rywala. Immobile. Jeszcze zagrywa do Kessiego, Kessie. Frank Kessie, Kessie do skrzydła z Cuadrado. Cuadrado będzie wrzucał pole karne, Cuadrado wrzuca Kessie! I jest 1-5, a więc jest chociaż bramka honorowa.
Frank Kessie strzela 1 do 5. Odrobić nie odrobimy, ale jest chociaż jeden gol. Cuadrado do Kessiego jest 1 do 5. Ronaldo rusza, Ronaldo. Cristiano Ronaldo wypuszcza Sadio Mane. Sadio Mane, Sadio Mane, Sadio Mane 6. Nie umiałem go zatrzymać totalnie w tej defensywie. Sadio Mane, Mane, Ronaldo, Mbappe, Ronaldinho. Nie do zatrzymania zawodnicy. Ronaldo odwraca się, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Nie umiałem go znowu dogonić. Ronaldo 7 do 1. Wjeżdża w pole karne. Robi co chce przeciwnik. 7-1. Totalny pogrom. Declan Rice, Sadio Mane. Ronaldinho, 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 niestety 8-1. Nie do zatrzymania ten skład, że on takich piłkarzy trafił. Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Mbappe, niesamowicie, niesamowicie, naprawdę. I Ronaldinho, mnóstwo miejsca, ale to jest koniec. 8 do 1 przegrywamy w tym spotkaniu. No to jest totalny pogrom, niestety. Ten skład nie spisał się najlepiej. Jedna bramka Franka Kessiego. No, mogliśmy trafić na dużo więcej Włochów, na dużo lepszych Włochów, no ale los chciał tak, że trafiliśmy na tych, a nie innych Włochów. Odbieramy nagrody za 0 wygranych. Dwie złote paczki. Jedna duża srebrna. W pierwszej paczce nie ma nic ciekawego. W drugiej paczce również. No i w srebrnej takie karty. Też nic wartościowego. Tak więc to byłoby dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Może pojawi się więcej odcinków z drafta. Mam jeszcze jeden niewykorzystany żeton, więc może coś jeszcze wymyślimy. Tak więc do kolejnego razu. Możecie dać może jakąś propozycję drafta w komentarzu. Do następnego razu trzymajcie się i cześć!